Dzień dobry, dzień dobry. Ja już po urlopie. Słuchajcie, spotykamy się tutaj, żebym wam trochę poopowiadała o tym, jakie suplementy, diety. Ja wziąłam ze sobą na urlop, który mi się właśnie skończył. No i generalnie sobie porozmawiamy o naszych promocjach, o tym, co warto teraz kupować. I no, chyba też trochę powiem o sobie, słuchajcie. A dzisiaj taki inny aranż, pomyślałam, że wyjdę na balkon. Nie wiem, jak mi będzie słychać, bo tutaj często mi latają samoloty. Jestem w pobliżu lotniska. No i śpiewa ptak, więc moje pierwsze pytanie, czy w ogóle mnie słychać. Mogą być też, wiecie, takie odgłosy ulicy, jakieś takie samochody przejeżdżające. No z góry przepraszam za jakieś takie problemy. No i bym bardzo chciała, żebyście mi właśnie powiedzieli, czy mnie słychać, czy mam zbliżyć ten statyw z moim telefonem, czy może być tak, jak jest. Bo tutaj chciałam wam zrobić taki kadr, że wiecie, jest moja fasolka, w ogóle zobaczcie, ona ma już strągi. Prawda, się śmiał. To będzie obiad. Dosłownie 6 chyba, czy 7 fasolek. Ale to wiecie, taki eksperyment. Tam w tle z drugiej strony są moje pomidory. Moja sąsiadka mi je podlewała. Więc teraz taki small talk. Ale bardzo was proszę właśnie o te komentarze, czy mnie w porządku będzie słychać. No i ruszamy z tematem, a w temacie właśnie jak się przygotować na wyjazd, żeby czuć się bezpiecznie, żeby dzieciaki nam się nie rozłożyły na wyjeździe. Żeby nie bolało nas gardło od lodów. No i też trochę porozmawiam sobie z wami, mam nadzieję, że będziecie aktywni, o tym, jak tutaj sobie pomóc, przygotować się przed urlopem, chociaż już troszeczkę na drugą chyba część wakacji już bardziej, bo część no, albo już pojechała, albo za chwilę pojedzie. Ale wiem, że ten produkt, który obecnie mamy w promocji, wam się podoba. Lubicie go, jest skuteczny. Ja mogę zaświadczyć, mowa oczywiście o anielskim blasku, który teraz jest z naszym najwspanialszym probiotykiem. Już go pokazuję. Tutaj jest anielski blask, proszę bardzo, on się tak mieni. A tutaj mamy probiotyk i zobaczcie, kurczę, no faktycznie działa, mam paznokcie takie konkretne już, nie? I mi się nie łamią, więc to zapewne zasługa właśnie tego produktu. No i o tym odrobinę później. Ale najpierw mi, proszę, dajcie znać od 0 do 10, czy mnie słychać, bo się trochę obawiam. Asia nagrywała live'y nad morzem, to tam niestety nie do końca wszystko było słychać, raczej szum fal. A tutaj szum samochodów. O, jestem w Warszawie. No i też przepraszam, samoloty tutaj latają. Kochani, o, widzę, że Bogusia jest z nami. Super, dzięki za serduszko. Jak wam się podoba temat, to też oczywiście możecie udostępniać to wideo, tego live'a. Wtedy więcej osób będzie mogło się o tym dowiedzieć. Słychać mnie? O, fantastycznie. Słychać i widać. Mam nadzieję, że tutaj widać. Ja nie przecierałam tego obiektywu, kurczę, ale chyba jestem całkiem wyraźna. No i tak, słuchajcie, ja jestem już wypoczęta po wyjeździe. Myślę, że byłam całkiem dobrze przygotowana, więc się trochę tym podzielę. U mnie podstawą na wyjazdy to są olejki. Nie wiem jak wy, ale ja kocham zielony detoks za olejki, bo od nich w zasadzie się rozpoczęła sprzedaż. Znaczy nie pamiętam, jak to do końca było, ale chyba właśnie tak, że olejek tymiankowy sprzedawaliśmy jako jeden z pierwszych produktów w naszym sklepie, chyba tuż albo przed, albo po pałdarko. O, a Bogusia pyta się, jak się czuję. No, ja czuję się w porządku, chociaż wczoraj po podróży tutaj do Warszawy rozbolała mnie strasznie głowa. I chyba jakaś grypa żołądkowa mnie złapała, bo całą moją rodzinę tak jeden po drugim no miał jakieś problemy właśnie z przewodem pokarmowym. No i ja tutaj też się wczoraj kiepsko czułam.
ale pałdarko zastosowałam i jeszcze bolały mnie uszy, to oczywiście co ja wzięłam? Słuchajcie, intymna mgiełka do uszu. No to jest to. Ja to zawsze biorę ze sobą, bo to jest tak wszechstronny produkt i ma skład naprawdę niebanalny, bo tutaj jest olejek z drzewa herbacianego, olejek z cytryny, z lawendy i geranium. A geranium jest super do uszu. Ja też kupuję czasami innych firm geranium samo i to mi zawsze uszy ratuje. A ogólnie w ciąży czuję się dosyć senna codziennie, praktycznie robię sobie drzemki. No i na szczęście już mi się skończyły, no mam nadzieję, problemy z wymiotami, jakimiś takimi, wiecie, nudnościami. Bo niestety to po pierwszym trymestrze w każdej ciąży miałam praktycznie przechlapane, że tak powiem. Więc ten olejek jest naprawdę super i często go też stosuję zamiast dezodorantu, bo ja próbowałam wam dla dzisiaj znaleźć w ogóle ten dezodorant nasz zielony detoksowy, ale on jest taki dosyć specyficzny. Jak ktoś go ma u siebie, to wie, o czym mówię, bo często klienci nie mają pojęcia zielonego, jak go użyć. On jest z glinki, więc taki gęsty i się zbija w kulki. No nie każdemu to odpowiada. Ja też trochę tutaj optuję za nieco innym może znalezieniem produktu na ten problem tutaj niewłaściwego zapachu spod pachy, ale w zastępstwie najczęściej właśnie stosuję tę intymną mgiełkę pod pachę. No i po prostu często się myję, tak? To jest najlepszy sposób, żeby sobie z tym poradzić. To jest drugi produkt, który możecie zastosować zamiast dezodorantu, tak. Czyli mówimy o niebanalnych zastosowaniach olejkach na urlopie. Junior na gardło. Poza tym, że on świetnie nawilży tam struny głosowe i dzięki niemu pozbędziemy się tego bólu gardła, który czasami nas dopada na różnych wyjazdach, to możemy go sobie zastosować i jako taki element, który nam podniesie odporność naszych dzieci, kiedy jeżeli będziemy smarować nim regularnie stopy, jeżeli będziemy właśnie sobie aplikować nawet pod pachy, no bo tam przecież też są węzły chłonne, to też się przedostaje do krwiobiegu i nam bardzo pomaga, a naprawdę też fajny ma skład. Ja wam przeczytam, bo może nie pamiętacie, że to są takie zupełnie inne olejki niż te, które mamy w regularnej sprzedaży samodzielnej. Nigdzie nie znajdziecie u nas olejku impirowego, no tutaj już dalej cynamonowy, goździkowy, cytrynowy, kurkumowy. A, no to tutaj brakuje nam tylko imbirowego, ale on naprawdę, z tego co Asia mówiła, jest super drogi, ale też fantastycznie działa właśnie na struny głosowe. No i tutaj udało się go nam przemycić, że tak powiem. I co jeszcze biorę na wyjazdy? No to koniecznie mięta. Ciekawa jestem, kto wie, po co nam mięta. Bo ja mam po prostu miliony zastosowań na miętę. I jestem bardzo ciekawa, czy wy macie jakieś swoje ulubione. No chciałabym, żebyście się napisali. Czy lubicie miętowym w ogóle ten olejek? Bo jak ja zacznę, wiecie, nawijać o tej mięcie, to wam nie starczy czasu, żeby to wszystko mi napisać. Ale coś nie bardzo rozmowni jesteście. Nie szkodzi. Dawajcie serduszka, dawajcie lajki. Więc oprócz tego, że miętę oczywiście też w rozcieńczeniu, a nawet samą, jak ktoś bardzo lubi takie intensywne doznania i ochłodzenie, to można też pod pachę stosować. Na ukąszenia owadów może być też zmieszana z balsamem na poparzenia słoneczne. Ja to najczęściej w zasadzie stosuję, chociaż ten temat generalnie jest taki jeszcze dla mnie nie do końca ogarnięty, bo miałam taką fazę, że jak jechaliśmy nad morze, to brałam tylko takie naturalne oleje, typu oleje z pestek malin, olej z tej marchwi i to mieszałam ze sobą, no i takie mieszanki robiłam,
ale no było to dość uciążliwe, powiem szczerze, i nie do końca też zdawało egzamin. No, dzieciaki miały mimo wszystko troszeczkę tą skórę zaczerwienioną i no poważenie po prostu było. Więc ja już troszeczkę odpuściłam z tym tematem, ale może wy macie jakieś swoje naprawdę skuteczne oleje, które pozwolą siedzieć cały dzień na plaży. To ja bym bardzo prosiła o rekomendację takiego oleju. A jeżeli właśnie się zdarzy jakieś miejscowe poparzenie od słońca, to dodaję kropelkę tego oleju miętowego i to działa bardzo kojąco na skórę i daje taki super fajny chłodek. To też można stosować w gorączkę. Bogusia napisała, że wkraplam do herbaty na ból żołądka. No właśnie, mięta jest na bardzo wiele rodzajów bólu, na właśnie problemy żołądkowe. I nawet jak jest czasami, są niektóre takie gumy, które zawierają prawdziwy mentol, jest ich niezbyt dużo, bo ja szukałam różnych fajnych gum dla dzieci, żeby sobie mogły swobodnie je rzuć. To mięta po jedzeniu naprawdę bardzo fajnie pomaga w trawieniu, bo też wydzielają się wtedy enzymy trawienne, kiedy, ojejku, przepraszam, kiedy coś sobie żujemy. No i to trawienie dużo lepiej wychodzi, ale można też oczywiście naszą miętę stosować w odrobinie, myślę, że w rozcieńczeniu dla dzieci szczególnie, bezpośrednio do buzi. No. I wtedy jest bardzo fajnie. Możemy też nią smarować różne bolące nas miejsca. Moja córka na przykład ma bóle wzrostowe, no to ją smaruję jej te nóżki. Kiedy mamy bóle menstruacyjne, tak samo ona pomoże miejscowo, tak smarujemy sobie brzuch. Gdy boli nas głowa, smarujemy sobie skronie. Tylko trzeba bardzo, bardzo uważać na miętę. Słuchajcie, ona jest mega skoncentrowana. I już parę razy mi się zdarzyło zatrzeć oko. Więc pamiętajmy, że każdy olej, jeżeli nam się zdarzyło coś takiego, trzeba jakiś bacik skombinować albo choćby chusteczkę, odrobina oleju i trzeba przemyć to miejsce, to oko tym właśnie bacikiem z olejem. Najwygodniej to chyba olejem tym kokosowym, tak? Że jest w formie takiej stałej, tak? Bo płynna to już taka nie do końca jest może wygodna. Ale tak sobie radzimy z każdym olejkiem eterycznym. I cóż, i mięta. No, po prostu mnóstwo zastosowań. Kochani, to powiedziałam wam, co ja biorę ze sobą, ale to nie wszystko. Ja miałam ze sobą jeszcze więcej rzeczy. A czemu właśnie olejki, a nie na przykład taki zestaw? Ja tego wszystkiego nie wzięłam, ale to z tylko powodu, że ja chciałam, żeby jak najmniej miejsca mi zajmowały moje rzeczy na wyjazd, więc nie wzięłam enzymów trawiennych, nie wzięłam andrografisu, chociaż na pewno czułabym się pewnie, chociaż teraz w ciąży to nie powinnam tego brać. I pałdarko. Ale to jak ktoś ma miejsca dużo i potrzebuje, to na pewno też warto wziąć ze sobą, szczególnie jak ktoś się boi, obawia tych różnych, wiecie, wirusowych spraw, bo znajoma mi pisała, że teraz, wiecie, miała to coś na cy albo na ky. Wszyscy zachorowali, którzy byli z nią na wycieczce, na wyjeździe służbowym, także chyba się jednak nie skończyła ta fala, albo nie wiem, albo jakaś kolejna tutaj rzecz się przyplątała. Ale pałdarko na pewno, jeżeli ktoś sobie kupił, ja bym generalnie polecała na wyjazd, na jelitówki świetne, na wzmocnienie odporności, jak nas coś bierze, zaczyna rozkładać, to wewnętrznie oczywiście jak najbardziej. Ale olejki mają tą przewagę, że słuchajcie, jak na przykład lecicie samolotem i chcecie mieć tylko bagaż podręczny, bo załóżmy na to, ten bagaż, wiecie, rejestrowany kosztuje no, sporo pieniędzy, to mąż powiedział, nie, absolutnie nie bierzemy takich wielkich opakowań, oni to skonfiskują na lotnisku i ja tego w ogóle nie wezmę. A ja z lotniskiem to tak mało miałam do czynienia do tej pory i nie mam pojęcia, czy oni tam naprawdę są w stanie taką buteleczkę zrekwirować.
możecie mi napisać. Słuchajcie, i no ja się przestraszyłam, powiedziałam, no to dobra, to biorę tylko olejki. No i to też było w sumie dobre rozwiązanie, bo to zajmuje mało miejsca, jest mega wygodne w użyciu i no i już. Już. I w ogóle bardzo bym chciała, żeby następna promocja była z olejkami, bo już też parę tutaj naszych klientów o to pytało i ja myślę, że to już dobry będzie czas na olejki, żebyśmy sobie przypominali. A Bogusia pisze, że nie ma C ani K, tylko ogniona grypy. No, bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że właśnie tak jest. No, niektórzy uważają, że po prostu tak się strasznie czuli podczas tej okropnej grypy, że niemal umierali, ale no, umówmy się, ja też parę razy miałam takie choroby, które mnie no, totalnie rozłożyły na łopatki, nawet jak byłam w ciąży z Alinką, to musiałam raz brać dwa probiotyki, boże, antybiotyki. Bo po prostu wtedy szalała taka straszna grypa i całą rodzinę rozłożyła. Więc to nie tylko ten czas. I chciałam wam powiedzieć jeszcze o po kolei, dobra. To przechodzimy teraz do tych rzeczy urodowych. Słuchajcie, to już o tym mówiłam, ale jeszcze raz. Teraz możecie mieć taniej anielski blask razem z probiotykiem. Ja probiotyk akurat wzięłam, dlatego nie jest taki wygnieciany. Więc brałam probiotyk. Aha, jeszcze wzięłam ze sobą, bo to był teraz wyjazd nad morze, odporność. I jak dziecko mi zaczęło gorączkować i tak się źle czuć, no to po prostu dałam mu dwie kapsułki odporności i następnego dnia dziecko było zdrowe. Więc to działa. Jestem wdzięczna zielonemu detoksowi. Aha, a Bogusia przesypuje do woreczka plastikowego. Czyli wtedy się już nie czepiają, tak rozumiem? To następnym razem zaryzykuję chyba. Tylko ja chciałam w ogóle zdrowe jelito ze sobą, że ja jechałam do tego, do Szkocji. To zdrowe jelito chciałam sobie wziąć. Ale się bałam troszeczkę. Ale może niesłusznie, nie wiem. Więc teraz powiem wam o tym właśnie produkcie. Zdrowe jelito. Ja tutaj mam... O, proszę bardzo. Data przydatności mam 7.2022. Przepraszam, tak. Czyli teoretycznie za miesiąc to powinno stracić ważność. I ja, ponieważ teraz będę zastępowała Kasię na Customer Support, czyli te wiadomości, które piszecie na czacie Zielonego Detoksu i na innych kanałach przez Instagram też, no to będę prawdopodobnie głównie ja odpowiadać. No i parę klientek nam się skarżyło, że ten produkt jest brylony, czyli po prostu taki zbit, rozumiecie? Ale ja tutaj mam właśnie z tej partii suplement i on jest, proszę bardzo, sypki, więc nie wiem, od czego to zależy, może niektóre opakowania tylko jakoś, nie wiem, odrobinę nam zawilgoty. Siły się, czy coś się z nimi stało, nie mam pojęcia zielonego, ale jakby coś się właśnie działo nie tak z produktem, jakbyście były niezadowolone, to oczywiście możecie nam to reklamować. My postaramy się wtedy znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji, żebyście były zadowolone. No fajnie też przesłać zdjęcie, tak, żebyśmy faktycznie wiedziały, że coś tam jest nie tak. I jeżeli mamy właśnie już ten temat zbrylania się, to od razu też taką wątpliwość klientów rozwieje odnośnie tego produktu. I cały czas na betterhealth.pl jest ten probiotyk 2 w 1 w cenie promocyjnej za 14,90. No i były pytania klientów, czym to się różni. Składem, jeżeli chodzi o tutaj fruktooligosacharydy, czy ten szczep bakterii, to absolutnie niczym się nie różni. Nie różni się też ilość tych bakterii. Jedyna różnica to taka, że ten produkt na Niemcy jest z dodatką odrobiny antyzbrylacza, takiej substancji, kwasów tłuszczowych, chyba tak to się nazywa, magnezowych kwasów tłuszczowych, no jakoś tak.
Więc tamten produkt będzie dłużej wyglądał rzeźko, pięknie i nie będzie zbrylony. A tutaj po jakimś czasie te kapsułeczki w środku możemy zauważyć, że na przykład jest do połowy tylko i tylko taki na samym dole jest osad. No u mnie one wyglądają bardzo dobrze, ale część klientów właśnie dostaje taki troszeczkę inaczej wyglądający produkt i oni są niezadowoleni. No i teraz wtedy tłumaczymy, że to wynika z tego, że to jest zupełnie inna technologia produkcji i jak my zlecamy producentowi wykonanie dla nas probiotyku, to zawsze jest pytanie, czy ma być z antyzbrylaczami, z substancjami, które konserwują ten produkt, czy nie. I taka produkcja, która jest bez tych wszystkich rzeczy, które są standardowo w zasadzie no z automatu niemalże zlecane tym firmom, które produkują dla nich suplementy diety, to jest droższa po prostu i my musimy jak gdyby tutaj nadrabiać trochę ceną, ale są, pamiętajcie, jest teraz promo, więc można taki fajny zestawik sobie mieć i to na pewno wam pomoże się dobrze czuć i mieć ładniejsze włosy, skórę i paznokcie. Zobaczcie, mi urosły paznurki, nie łamią się póki co. Brałam anielski blask, więc tu mogę zareklamować, że on faktycznie działa. No i także wytłumaczyłam, na czym to polega ta różnica. I witam Elę, która tutaj do nas napisała. Bardzo się cieszę, jak piszecie do mnie komentarze. Wtedy wiem, że mnie słuchacie i jesteście też aktywne. To bardzo, bardzo fajne. A jeszcze mówiąc o zdrowym jelicie, no to jest taki suplement diety, który jest już stary, taki, wiecie, trochę może zapomniany. Mieliśmy mało z nim zestawów, ale no to nie umniejsza jego wadze tak naprawdę terapeutycznej. Ja go bardzo, bardzo, bardzo lubię. Zawsze, kiedy czuję, że z tym trawieniem się robi trochę gorzej, no to sobie przynajmniej tygodniową taką kurację robię. Wtedy pomaga mi zachować, wiecie, tą jakby to powiedzieć, regularność wypróżnień, żeby nie było jakichś, wiecie, no wzdęć, no wiecie, o czym mówię. Więc to jest fajny produkt i teraz w promocji 59 zł. Mnie nie na urlopie nie było generalnie. Ja nie żyłam, nie byłam w internecie zupełnie, bo telefon zostawiłam w domu. Nie wiem, jak to się stało. Część grafik jest, że to kosztowało 39 zł. Teraz kosztuje 59 zł. Myślę, że po prostu musieliśmy nieco tutaj troszeczkę cenę podnieść. Mam nadzieję, że ona nadal jest dla was atrakcyjna, bo ten produkt jest wart tej ceny. Bo tutaj jest proszek 250 gram. Mamy też drugą wersję tego produktu i tam jest tylko 100 gram. Więc tutaj jest no naprawdę bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o ilość. A jak to stosować, może powiem, bo też wiele osób się mnie pyta. Fajnie to namaczać. Tu jest tak napisane, tak, słuchajcie. Na czupatą łyżeczkę zalać szklanką przygotowanej letniej wody, pozostawić na 3-4 minuty. A na naszej stronie tam z dawkowaniami mamy chyba wskazanie, że nawet 8 godzin. I to powiem szczerze, chyba jest błąd, bo moim zdaniem wystarczy już godzina czy dwie, żeby po prostu już ta mieszanka była taka kleista i no, spełniała swoje zadanie. A zadaniem jest jej przede wszystkim, żeby odkleić te złogi różne, które się w naszych jelitach mieszczą. No i żeby je usunąć na zewnątrz, bo to jest po prostu nierozpuszczalne w wodzie. Błonnik, który działa jak miotełka, wyciąga wszystko co złe, wiąże toksyny. I tutaj też pamiętajmy o tym, jest oprócz tej babki płeszczyk, tak? Oprócz ostropestu, który działa rewelacyjnie na wątrobę, jest go tu
bardzo całkiem sporo. Więc jak ktoś na przykład nie załapał się na zdrową wątrobę albo stwierdził, że już teraz nie ma promo, to nie ma sensu kupować, no to bardzo warto, żeby sobie zakupił takie opakowanie i to mu podziała właśnie na tą wątrobę. No i jest tutaj też kurkuma, dlatego mamy taki właśnie pomarańczowy kolor. Ona też będzie działała przeciwzapalnie na nasz układ pokarmowy, no i na cały inny układ. Coś mi tu coś napisał, ale nie wiem, o co tu chodzi. Nie. To jakiś taki spam. Oj, muszę to chyba przesunąć. Dobra. Dobrze, kochani. To wiecie co, warto to mieć w podróży, bo generalnie na wakacjach sobie trochę folgujemy z jedzeniem, no ja też przyznaję. I tutaj zaczynamy jeść po prostu to, co jest, nie wiem, na stołówce, czy w jakichś restauracjach. No ten chleb często jest taki pszenny, zapychający. No i tutaj warto, żebyśmy się troszeczkę wspomogli swoje trawienie i żeby nie wyjeżdżać z takim, wiecie, pękatym, wielkim brzuchem pełnym złogu. To jest fajny i jest to bezpieczny produkt bardzo dla kobiet w ciąży. To jest bardzo ważne też, bo wiele osób pyta się, no jak się odrobaczyć w ciąży, jak tu się oczyścić, czy cokolwiek można zrobić. Jak najbardziej tak. Ten produkt będzie naprawdę super. Bezpieczne będzie też pałdarko. Enzymy trawienne. Tak, enzymy. To też warto brać na urlopy, jeżeli mamy spore problemy z trawieniem. I to nam na pewno pomoże. No i probiotyki też. I dla kobiet w ciąży, i dla wszystkich. I co jeszcze chciałam wam powiedzieć, kochani? A, to jest też rzecz, którą wzięłam ze sobą. Balsam propolisowy. Tutaj ja na wyjeździe mówiłam do Edytki, że my powinniśmy to teraz promować. Słuchajcie, bo to jest świetny produkt. O, na usta. Wiele osób ma w trakcie urlopu pryszczkę. Po prostu, wiecie, różne takie zmiany klimatyczne, zmiany otoczenia, stres czasami związany z podróżą, no powoduje to, że ta odporność się obniża. A ten produkt będzie super działał właśnie miejscowo na takie zmiany. I jeszcze dodatkowo, tutaj jest olejek z cynamonu i ma takie leciutko, naprawdę ledwo w zasadzie to czuć. Takie działanie, że lekko podrażnia tkankę skóry i dzięki temu usta się wydają pełniejsze i fajniejsze. I tutaj ten produkt wam polecam. Może będzie na niego obniżka. Będziemy o tym rozmawiać. Dajcie znać, czy chcielibyście w ogóle, żeby mini było też w jakiejś promocji. Koniecznie dajcie znać. O, przepraszam, samolot. Koniecznie dajcie znać, jaki chcielibyście produkt, czy ten pomysł mój z olejkami jest dla was atrakcyjny, czy może mini, czy może coś zupełnie jeszcze innego. Bo też mamy w planach, ja to bardzo chciałam, Adek i kolostrum. To ci mini? No, jest fajne. Wiecie co, ja też teraz się zbierzę. Ja na urlopie też jem lody i wychodzą mi tutaj takie chrostki, ja już teraz wiem, że to są po prostu od grzybicy, tak? Od kandidy, jakby to jak zwał, tak zwał, więc tutaj w zasadzie można smarować też tym sobie. On ma taki żółtawy kolor, może to nie jest do końca no takie bezbarwne. Ale tutaj ja wam pokażę jeszcze więcej możliwości, jeżeli chodzi o te zmiany. No to też każdym olejkiem, który jest już... O Jezu, może nie dzwonią.
który jest już, wiecie, z olejkiem bazowym zmieszanym, czyli taka gotowa mieszanka. Może być właśnie intymna mgiełka, może być junior na gardło. Też, to znaczy, jeszcze nawet do tokowca możecie zastosować. Czy każdy inny olejek, który jest już rozcieńczony. Ja wzięłam ze sobą w ogóle olejek cynamonowy, który generalnie nam na sklepie nie schodzi, ale ja stwierdziłam, że ja go będę wypróbowywać i on bardzo ładnie mi te zmiany w... Śmieciarka tutaj teraz mi przeszkadza. Który mi te zmiany jakby wygoi, uśmierzy swędzenie przede wszystkim. A tak na dłuższą metę, no niestety muszę zrobić sobie kurację i to będzie pewnie pałdarko. I wtedy na pewno tej kandidy się pozbędę i wszystkich innych na przykład kichań, bo mi się przy okazji takie, wiecie, popuszczenia diety, to zaraz uruchamia kichanie i jakieś takie reakcje alergiczne, więc no, po wakacjach trzeba się generalnie oczyścić, odrobaczyć i przyprowadzić do porządku. No ja na pewno to zrobię. Co głupia, kto mnie tutaj... Nie chcę takich komentarzy, słuchajcie. Ja mam pytanie, jak stosować waszą sól? Mhm. To w kowaniach jej nie ma. Sól, no to jest taki produkt urodowy, więc tutaj według uznania po prostu garść soli można wsypać do kąpieli i po prostu rozmieszać z wodą w wannie, czy no ja mam akurat taki głęboki brodzik pod prysznicem i tam sobie mieszam tą wodę. Zapach się unosi piękny z tej mieszanki olejków i to też działa wzmacniające na odporność. Można stosować tą sól także w trakcie infekcji, kiedy chcemy sobie odetkać drogi oddechowe, no i po prostu wyzdrowić. Mhm. Z dietą przy kandidzie. No tutaj na pewno trzeba zrezygnować z wszelkiego rodzaju cukru, żadnych słodyczy kupnych. W zasadzie zostaje nam tak: erytrytol, ksylitol, maltitol. Można odrobinę takich słodzików, no słodzików, nie słodzików. No jak robimy ciasto, chociaż też nie powinno się w zasadzie, to odrobinę jakiegoś banana można dodać do ciasta, czy daktyle. To są takie metody, no niekoniecznie na kurację podczas takiej działającej na kandydę. I no niestety też takie bardzo słodkie owoce trzeba zostawić, więc no nie wiem, nektarynki, jakieś słodkie, co jest jeszcze bardzo słodkie. No wiecie, słodkie owoce, teraz sobie tak rozprasza te samoloty, jakieś śmieciarki. Generalnie mamy też taki cały e-book poświęcony diecie na kandydę, więc tutaj temat jest taki dosyć obszerny i jeżeli ktoś chce bardzo mocno się z tej kandydy wyleczyć, to generalnie mocno polecam. On jest dostępny na naszej stronie internetowej. Tylko Boże, mam nadzieję, że on jest jak gdyby łatwo go znaleźć. Agnieszka, znaczy przepraszam, Angelika, ja Ci podeślę link. Tam jest wszystko ładnie rozpisane i myślę, że to wyczerpie temat, bo na przykład też nie polecane są ziemniaki, ryż biały podczas takiej kuracji, a tak no generalnie kandida ma tendencję do tego, że powraca. Jak tylko sobie z tą dietą popuścimy i po prostu mamy jej więcej. Wtedy u mnie na wakacjach. Dobrze, to może macie jeszcze jakieś pytania? Chętnie na nie odpowiem. Jak nie, to będziemy kończyć. A jeżeli chodzi o te... jedno, co mi brakuje, to przykład jakiegoś typu odrobaczania z rozpisaniem tygodnia stosowania różnych specyfik. Mhm.
To tak, Aleksandro, my właśnie pracujemy nad czymś takim, szczerze mówiąc, bo rozumiem, że te dawkowania, które są, no może nie do końca dla wszystkich są klarowne i takie oczywiste, co brać którego dnia. U nas to jest takie, taka usługa na kuracjach indywidualnych, że po prostu jest wszystko jeszcze bardziej to rozpisane szczegółowo dla każdego członka rodziny. I to wtedy jest jak gdyby w cenie, ale postaramy się, żeby dla każdych takich zestawów większych było to jasne, a jak ktoś ma jakieś problemy, to po prostu niech dopytuje do nas, u nas na supporcie, tak? Na customer support, można pisać na nasz adres mailowy kontakt@zielonydetoks.pl. No i będzie taki właśnie rozpisane, mam nadzieję, jak najbardziej klarownie, jak najbardziej sensem też, i żeby było, bo też jeżeli chodzi o kurację, generalnie dobieranie kuracji do każdego przypadku, to właśnie warto, żebyśmy my coś wiedziały na temat sytuacji w rodzinie, jakie są dzieci, jakie są choroby. I tutaj właśnie najlepiej to się dzieje podczas kuracji indywidualnych albo właśnie podczas takiego doradztwa, które prowadzimy na Messengerze czy właśnie przez kontakt, bo wtedy no, pierwsze odrabaczanie powinno być, szczerze mówiąc, takie lekko łagodne, bo jeszcze często ludzie do nas trafiają, którzy są całkowicie zieloni w tym temacie, na przykład w ogóle nie wiedzą, o co chodzi z prawidłowym nawadnianiem, nie rozumieją, po co by mieli kupować enzymy trawienne, więc tutaj trzeba troszeczkę czasami więcej wytłumaczyć i jak gdyby po kolei, powoli wdrożyć się w ten temat, bo no nie jest to takie proste i oczywiste. Aha, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, co się działo na tym moim urlopie, bo to mnie troszeczkę tak wstrząsnęło. Mieliśmy pogrzeb parę dni temu ulubionego kolegi mojego męża, no i bardzo było mi przykro, ponieważ ta osoba była bardzo bliska mojej rodzinie, a jednocześnie no trochę na własne życzenie, myślę, bo niestety przyjął ten życiodajny eliksir, a miał problemy z sercem ta osoba i zmarła po prostu na zawał. No i tak bardzo, bardzo młoda i naprawdę wartościowy człowiek. I tak w relacjach, które teraz będę Wam powoli udostępniać, bo mam je zapisane na telefonie mojego męża, to Wam będę opowiadać o sercu trochę więcej, bo myślę, że to taki temat jest najbardziej ważny, bo bardzo dużo osób właśnie umiera na zawały, na udary i mają generalnie problemy z układem krwionośnym, ale da się to po prostu troszeczkę to ryzyko takiej niespodziewanej śmierci zniwelować. No i tutaj będę Wam mówiła o różnych specyfikach. Może ktoś już ma jakiś pomysł. Dobra, zdradzę. Więc u nas na odrobaczanie, na serce jest taki fajny produkt, który chyba nie został jeszcze do końca przez nas przetestowany i odkryty, ale ja pisałam o nim artykuł na temat migdałecznika, słuchajcie. Migdałecznik bardzo wspiera zdrowie całego układu krwionośnego, ale to nie tylko to. I jeszcze odporność, która ma perełkowiec japoński, zawierający rutynę, wzmacniający właśnie naczynia krwionośne i tam są enzymy trawienne, tam jest kurkuma, więc taki przeciwzapalny, fajny zestaw. Oczywiście omega na serducho jest super.
No, generalnie bardzo, bardzo wiele jest tych suplementów, które zielony detoks może, w którym zielony detoks może Wam pomóc. Nawet na przykład taki produkt jak na oczy będzie też wspierał krążenie obwodowe, bo tam jest gotukola, z tego co pamiętam. No, także troszeczkę myślę, że o tym sercu trzeba będzie więcej Wam powiedzieć, żeby ludzie nie umierali na to serce. To jest taki temat dla mnie bliski, ponieważ moi dziadkowie ze strony mamy umarli dosyć młodo, właśnie na zawały, i dziadków ja swoich nawet nie poznałam, więc to jest dla mnie ból i przykrość, że tak właśnie wyszło. A teraz, wiecie, jest większe jeszcze ryzyko, no jak ktoś ten specyfik przyjął. Więc tutaj tym bardziej warto o tym myśleć. No może niekoniecznie się bać, tak? Ale coś zadziałać, żeby tego... No, by to się nie działo. Dobrze, to ja będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Taki kadr z mojego balkonu i mimo wszystko nie było tutaj za głośno. Gorąco Was pozdrawiam. Piszcie też tutaj w komentarzach jeszcze, mimo wszystko, że nie oglądacie mi się tego na żywo, jaki byście chcieli produkt w najbliższych promocjach. Będziemy to wszystko czytać, analizować i dobierać pod Wasze potrzeby, pod Wasze preferencje. No i serdecznie Was pozdrawiam. Buziaki. Pa, pa.